Übermacht SC1, super samochody. Tak on sobie wygląda. No z wyglądu to jest BMW i8, ja bym powiedział. Zastanawiam się, czy te opony będzie można jakoś dodatkowo pomalować, bo mają taką pomarańczową obwódkę obecnie. Zobaczmy, ile wyciągnie maksymalnie. Wow. Pyk, zobaczcie, jak to wygląda w środku. Ajajaj. Laseczka sobie siedzi, patrzy, gdzie jedziemy. Całkiem fajne wnętrze, podoba mi się. Kwadratowe, dużo widać. Nawet jakbyśmy jeździli dużo z tej kamery pierwszoosobowej, to naprawdę dużo widać, tak? Dużo można się ogarnąć, jeśli tak będziemy sobie z tej kamery... Czasami niektóre samochody w GTA są takie, że masz tą kamerę pierwszoosobową i cholera, nie wiesz, co się przed tobą dzieje, albo jak tym samochodem skręcać. Tutaj naprawdę mamy duże pole widzenia, co na plus. Z wyglądu, jeśli moje zdanie chcecie poznać, tył tak średnio mi się podoba. Ogólna bryła samochodu spoko, ale znowu ten przód jest też taki zbyt kwadratowy, ja wiem, tak niby to jest BMW i8, a niby to jest jakieś takie BMW starsze, jest takie starsze BMW, które z wyglądu też przypomina właśnie ten samochód. Nie wiem w końcu, jakie to jest BMW. Nie wygląda źle, no na pewno znajdą się osoby, które będą lubiły wygląd tego auta, no jak dla mnie on do mnie nie przemawia, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Co do jazdy, no właśnie, tutaj nas troszeczkę zdestabilizowało, ale jest to samochód z klasy super, no i nie jest to Tempesta, więc nie będzie się sterować jakoś fantastycznie, tak myślę. Może go tam troszeczkę zarzucić, chociaż powiem wam, że nie jest tak źle. Jest dosyć ciężki w prowadzeniu jak na razie. A wydaje się, jakby tył był cięższy od przodu delikatnie. Nie wiem, jak to określić. Nie prowadzi się źle, jest przyczepny, jest spoko. Zobaczymy, jak będzie po dłuższej jeździe. Nie, no jest dobrze, naprawdę jest taki fajny w prowadzeniu. Myślę, że będzie można nim ciekawie jeździć sobie po mieście, bo to raczej nie jest to samochód dedykowany do jakichś tam offroadów. I podejrzewam, że jakieś drobne wertepy będą go destabilizować podczas jazdy, co może być denerwujące. Ale nie, tutaj wjechaliśmy sobie bokiem na krawężnik i dalej miałem nad nim kontrolę pełną. Co prawda tego kąt skrętu w tym aucie nie jest jakiś porażający, ale trzeba przyznać, że dzięki temu jest bardzo stabilny. Chodźmy w takim razie do Los Santos Customs i zobaczmy, co się uda z nim zrobić. Übermacht SC1. Pancerz, hamulce, silnik. O, tutaj będziemy mieli wysokie staty, więc tak, teraz mamy układ wydechowy, końcówki. Mamy takie opcje do wyboru. Ja sobie dam takie, podobają mi się. Przednie zderzaki. A tutaj możemy tylko rozdzielacz powietrza zainstalować dodatkowy. No dobra, niech będzie. Maska. Tu możemy karbonowe detale sobie dodać. Ok. Czyli tak mało tego jest, no nie? Światełka. Żaluzje. Tu chyba chodzi o tył. No też szału nie robi, co? Możemy sobie dać takie żaluzje. Ok. Tablica. Przyczepność jest bardzo wysoka. Statystyka przyczepności jest wysoka w tym aucie, zauważyliście. I teraz właśnie, mamy tutaj kolor dodatkowy. Czy będzie nam się zmieniał kolor na oponach? No niestety, nie zmienia się. Także trochę słabizna. W takim razie... Ale możemy sobie zmieniać te dodatkowe rzeczy, nie? Czyli nam się tutaj jakby ten pakiet dodatkowy zmienia, jeśli chodzi o kolor. Dajmy sobie tam jakiś brąz. Nie, no to bym dał raczej na ciemny kolor. Nocny fiolet? Nie. Dajmy na jakiś tam antracyt albo grafit. O, weźmy grafit. Pyk. Szkoda, że... Nie, na razie nie da się zmieniać tych opon. No fajnie by było, jakby można było. Zobaczymy, co będzie dalej z tym tuningiem. I tutaj dajmy sobie jakiś tam... Pyk. To taki kolorek. Taki bez wyrazu trochę, no nie? Się zrobił. O, właśnie jakiś może niebieski? Taki... Jeszcze jakąś perłę dodać niebieskiego do tego. Ja tak się przyjrzałem na to... Ty, teraz się zmieniają te opony razem z głównym kolorem. Nie zwróćcie na to uwagi, ja dziękuję. Oho, no dobra. Niebieski jakiś taki. Tylko taki jasny niebieski. Ale nie za jasny, taki szpitalny to nie. Jakiś taki fajny kolor... Może coś takiego. Diamentowy błękit. O!
Wyścigowy błękit to wygląda dobrze. Ultra błękit, jasny błękit, czekoladowy. Wyścigowy błękit wygląda najlepiej. Perły możemy sobie jeszcze dobrać. O, coś takiego. Ładnie nam się wszystko rozjaśniło. Dobra, to już mamy. Czyli z głównym kolorem zmienia się kolor obwódek, jakby opon. Spoko. Dach. Tu możemy sobie jeszcze, o, jakiś tam wlocik dodać. Spoko. Możemy sobie przedłużyć jakby tą karbonową tylną klapę, co jest ekstra. Miałem nadzieję, że coś takiego będzie. I tutaj progi. Karbonowe detale. Czyli wszystkie detale nam się zmieniają na karbon. To całkiem spoko, będzie nam pasować do reszty. Spoiler. mamy chyba ten spoiler od Kurumy, taki ogromny. Nie wyglądało to dobrze. Jeszcze mamy taką wielką ławę tutaj, zobacz. Jezu, jakie skrzydło, dajcie spokój. Za duże to jest. W sumie? Nie, no te spoilery są jakieś okropne do tego auta. W ogóle to nie pasuje, ten najbardziej pasuje do tego auta. Taki subtelny, delikatny. No i możemy sobie obniżyć jeszcze furkę. Skrzynia biegów. Turbo. Koła. Możemy zmienić koła, ale te standardowe są bardzo fajne. Nie wiem, czy chciałbym, aby były inne. Więc zostawmy te, które są. Fajne są te felgi. Szkoda tylko, że nie można zmienić ich koloru, no bo są białe, no nie? Fajnie by było, jakbyśmy mogli jednak ten kolorek sobie zmienić na jakiś inny, na przykład czarny. By było spoko już całkiem. No ale nie można, muszą być białe. Standardowe są bardzo ładne, tylko zmieniłbym ich kolory. Jeśli chodzi o kształt, są fajne. Podobają mi się. No dobrze, ulepszyliśmy znacznie samochód. Jest rzeczywiście szybszy. Nie wiem, czy gdzieś tam statystyka przyczepności nam się zwiększyła. Aha, zwiększyła nam się na pewno poprzez spoiler. Instalację spoilera, prawda? Więc na pewno powinien być bardziej przyczepny. Rzeczywiście, łatwo go opanować. Czasami nam wpadnie w płaszczyzn, się zdestabilizuje. Ale wtedy możemy go... Kurde, ci motocykliści. Nigdy to się nie znudzi przejeżdżanie ich. Ale możemy łatwo odzyskać nad nim panowanie po prostu. Skręcając w odpowiednią stronę, co jest spoko. Tak, możemy też tutaj posłuchać fajnego pierdzenia w tym samochodzie. Posłuchajcie sobie. Myślę, że spoko, można się tym pobawić na zlotach. Übermachtem SC1. Co do wnętrza, tutaj chyba nie mogliśmy nic wewnątrz zmieniać, nie kolorów. Także tu nam się nic nie zmieniło. Szkoda trochę, bo można by było sobie dać jakieś tam jaśniejsze wnętrze czy coś. Zawsze to dodatkowy atut. Ale jest szybkie to auto, trzeba przyznać, że jest naprawdę szybkie. Bardzo szybko się rozpędza. Wiem, że w GTA jest, czy jeszcze jest Tesla Model S, którą bym chciał sobie przetestować. Ona ma dopiero nieziemskie przyspieszenie. Ale ten samochód prowadzi się fajnie, jest stabilny. Nie jest tak stabilny jak Tempesta. Będę ciągle do tej Tempesty nawiązywał, bo dla mnie to jest ideał samochodów GTA. Nie jest tak stabilny jak Tempesta, ale na pewno może służyć jako zamiennik do Tempesty. Jest fajny, obniżony, no mi się akurat z wyglądu nie bardzo podoba, ale to jest kwestia gustu i na pewno, tak jak mówiłem, znajdą się osoby, które będą ten samochód uwielbiały z wyglądu, bo nie jest brzydki. Tylko, no, ma swój taki specyficzny wygląd. Można go fajnie obniżyć i troszeczkę żałuję, że ma tak mało opcji tuningowych. Zawiodłem się na zderzakach zwłaszcza. Myślałem, że do przodu będziemy mogli sobie troszeczkę ten zderzak zmienić albo coś tam innego porobić z nim. A z tyłu też mogliśmy założyć sobie troszeczkę więcej zmian. A tutaj, no niestety, za dużo tych zmian my poinstalować nie możemy. Tak, prędkość maksymalna, bo oscyluje w okolicach 200 km na godzinę w tym samochodziku. Nie? Wygląda tak, nie wiem jak to określić, ale ten samochód jest i kwadratowy, i obły jednocześnie. Ten przód jest taki bardziej kwadratowy, tył jakiś taki bardziej obły, a nie wiem. Nie ma ładu i składu w tym samochodzie. Ale jest spoko, no na pewno komuś się tam spodoba. Dla mnie jest dziwny. Naprawdę. No i jest niski, sobie z niego wyjdziemy. Tak. Czy on się z daleka fajnie prezentuje? Jak myślicie? Spoko jest czy nie jest spoko? No nie jest zły tak naprawdę. Ale nie ma tego czegoś jak dla mnie. Czegoś mu brakuje, kurczę, no. Można tutaj jeszcze taki magiczny, wysoki spoiler zainstalować, ale wtedy wygląda źle.
Nawet ten jest taki troszeczkę za bardzo pochylony, moim zdaniem. Powinien być tak bardziej wyprostowany, by wyglądał ładniej. Tak? Czekajcie, czy on nie ma tu jakiegoś siłownika? Nie, nie ma. Wydawało mi się, że ma jakiś siłowniczek, dzięki któremu można go regulować podczas jazdy. Ale nie. Fajnie, jakby można było instalować do samochodów spoilery, które są... które zmieniają swoje położenie, tak? A swoją aerodynamikę podczas jazdy. No, ale niestety, na razie takiej opcji w GTA nie mamy. Byłoby to fajne. Pyk. No i Ubermacht SC1. Tak sobie wygląda. Dość przeciętne auto z klasy Super. Myślę, że takie 5 na 10 jak dla mnie. No ale to kwestia wyglądu, który mi tutaj strasznie zaniżył ocenę. Piszcie, co o nim myślicie. Trzymajcie się, na razie.